Ja mam na imię Kasia. A ja mam na imię Patrycja. Ja mam lat 9. Ja mam lat 6. Tutaj naciskasz, zobacz. Tu, o, o, tu. Ania, przecież nie widzę, nie wiem cię. Wyrzuć się kołnie. Na dzień dobry dzieci, ja nazywam się, mam na imię Robert, nazywam się Rumas i na samym początku chciałem wam pokazać nie to, co na co dzień robię, ale jak właściwie na co dzień żyję. Ona się nazywa manewry, a nazywa się manewry dlatego, że to chodzi o taki rodzaj gry, który dzieje się w mieście. I ta cała praca polegała na tym, że ja umieszczałem różne takie zdjęcia, różne takie znaki, które sam robiłem. Ile główek ma na tym? Ola, ty też pewnie, co? Ale Ola nie widzi. O, no. Mika, bo ty pierwsza zaczęłaś. Mika, to nie widzisz. O, i tutaj widać skalę. Ten samochód, i teraz zobaczcie, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem samochodów, tak? To jest mała barwa pani Joasi. Ale w skali miasta jest mała. To sam widziałeś. A ile mamy wysokości? 13. Więcej. 14. Mniej, więcej? 16. Mniej? 14. Więcej? 15. Brawo. No. To już proszę. Galeria jest otwierana dla was. Tak, no proszę. Pan. Na jakiej wystawie jesteście? Pan Adam Nojak, rzeźbiarz, który jest rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tutaj przewodniczącym Rady Programowej Centrum Rzeźby w Worońsku. Jest również uznanym rzeźbiarzem, który robi portrety, tak? Co mamy za materiały? Milena, Kasia, Ania, Patryk, Ola, nie Monika. Słuchajcie, a ja, żeby było śmiesznie, to się nazywam kurka, jak ptaszek, albo, znaczy coś, wygląda ten grzybek, jaki ma kolor? Żółty. Lubicie? Jecie czasami? Ja nie. Nie. Ja nie. Ale lubię zbierać. Robił? Malarza. Przedstawić takie prace, które można nazwać rzeźbą, ale są zrobione z innych materiałów. Ja postanowiłam odbudować jeden z tych budynków balonami. Każdy widzi te balony? Co to jest? Jest zamek? Zobaczcie, że te balony są na wysokości muru zamku, tak? Julita? Tak. I raz, i dwa. I raz. I dwa. Zmiana, o. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Dobra, wracamy. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Teraz druga strona. I raz. Dobrze. I dwa. I raz. I dwa. Masz
bardzo grube. Każdy taki mięciutki chwilę. To musi dać grube. Tak? Musisz ją... Rozumiem, chcesz taką mięciutką? A nie, chodź do mnie. O, widzisz? Nie do mnie przyjdzie. Tu. Tak? Daj mi daj... Dolepiam. Rozrabiam i dolepiam. Ładnie się cieszę. Ja też jeszcze dorabiam. No witam was. Mam na imię Leszek, jak powiedział pan Mikołaj. Pracuję razem z Tatianą i wymyślamy rzeźby, obiekty. Robimy wystawy, na które zapraszamy zwierzęta. Bo one się najlepiej znają na sztuce. To jest projekt pokazane jest działanie takiej rękawicy, którą zaprojektowaliśmy. Rękawica, jak widziałyście, służy do tego, żeby w bezpieczne miejsce wynieść owada z domu albo z galerii, ponieważ pracujemy jako artyści w galeriach. Ten obiekt powstał po to, żeby wynosić przed montażem wystawy, przed włożeniem rzeźb na przykład, czy malowaniem ścian, wynosimy owady. Marek wyrzeźbił tego psa, ale to już swoją drogą. Marcus, chcę się poprosić, żebyś dręczył tym oto młodym artystom, którzy dzięki tobie tutaj się znalazły. Chcę przywitać, nie? W Centrum Rzeźby w Porońsku. Gratuluję. Gratuluję bardzo. Pani Anna Puton. Oddać bratu, tak? To proszę pozdrowić brata, powiedzieć, że był bardzo wydajny. Teraz mam tutaj, mamy panią Olę Jaro. To ja mogę jej odebrać. Bo siostra. Jeszcze pozdrowić Dominikę. Dawid Jarosz. Też mogę, ja muszę też wybrać. Bez brat. Klamy rodzinne, o, podoba mi się. Korleone. Korleone, no wiesz. No. Bardzo dziękuję, Marcin. Jeszcze raz gratuluję. I jak będzie coś w przyszłym roku, to liczymy, że weźmiecie udział. Dobrze? Zaprosicie sąsiadkę, sąsiada, kogoś, żeby z nami się bawić.